kołem kwintowym jest dokładnie tak jak z baseballem. Wszyscy wiedzą jak wygląda, ale jakby trzeba było wytłumaczyć o co tam chodzi, to nie ma ch**a. Podejmę się jednak wyzwania i spróbuję pokazać wam, jak czytać koło kwintowe w sposób typowy i nieco ponadstandardowy. Zanim przejdziemy do koła, szybko wytłumaczymy sobie, czym jest gamma durowa i gamma molowa. Gamma durowa to po prostu skala jońska. Gamma molowa to skala jońska rozpoczęta od 6 stopnia, czyli w sumie skala eolska. Jeśli chcesz skumać skale modalne nieco lepiej, to obejrzyj moje wideo na ten temat. Może po prostu na szybko ogarnijmy sobie budowę gamy durowej. Molową sobie sam policzysz, jak umiesz liczyć do 2. Odmierzam półtonami. Gamma durowa to 2,5 tony, 2,5 tony, pół ton, 2,5 tony, 2,5 tony, 2,5 tony, pół ton. 2,5 tony to oczywiście cały ton, tak mówię, żeby jakiś magister Waltorni w komentarzach się nie zesrał. Reasumując, gamma, i od razu powinieneś gamę utożsamiać z tonacją w przypadku koła kwintowego, ma określoną budowę. Jeśli zmienimy budowę, to zmienimy też brzmienie melodii gamy. Logiczne. Niestety, na klawiaturze mamy białe i czarne klawisze. Układ, o którym sobie przed chwilą powiedzieliśmy, można zbudować z użyciem wyłącznie białych klawiszy, tylko od dźwięku C. Natomiast jeśli polecimy po białych od innego klawisza, na przykład od D, okaże się, że szkielet półtonowy się nie zgadza. Żeby zgodził się z zaprezentowanym przed chwilą schematem, będziemy musieli użyć czarnych klawiszy. A jak wszyscy wiedzą, do zapisywania czarnych klawiszy służą bemole i krzyżyki, czyli znaki chromatyczne. I wiem, co sobie myślisz. Po co mam używać czarnych klawiszy, skoro mam tu elegancko wszystko po białych? Białe są lepsze niż czarne. Po pierwsze, Adolfie, wyluzuj się z takimi tekstami, bo jest 2020 rok. Po drugie, czasem brzmienie instrumentu albo piosenkarka zmusi cię do grania w bemolowej lub krzyżykowej tonacji i co wtedy zrobisz, jak nie będziesz tego rozumiał? No okej, tylko których czarnych klawiszy użyć w jakiej tonacji? I tu z pomocą przychodzi koło kwintowe. To jest koło. To samo, które Lechici wynaleźli 10 tysięcy lat temu, o czym świadczą starożytne wazy Żurusa IV. Koło dzielimy na 12, niczym zegar. W miejscu cyfr wstawiamy nazwy dźwięków. Póki co ustalmy, że są to symbole tonacji. Tonacje są odległe od siebie o odległość kwinty, czyli interwału rozpiętego na 7,5 tonów. To właśnie dlatego koło kwintowe nazywa się koło kwintowe, bo jest kołem i tonacje są odległe o kwintę. Teraz wrzucamy fragmenty pięciolinii i przyporządkowane do nich krzyżyki i bemole. Mówią one, jakich znaków musimy użyć, chcąc zbudować gamę durową w danej tonacji. I w sumie nie ma tu wielkiej filozofii. Jak chcesz zagrać gamę A-dur, to jedziesz po białych z tym wyjątkiem, że dodajesz krzyżyk przy F, C i G. Jak chcesz zagrać F-dur, to jedziesz po białych z tym wyjątkiem, że obniżysz H na B, czy tam B na B-flat. Tak jakbyś po prostu miał znaki przy kluczu. Ta sama zasada. Używasz białych z modyfikacją, która widnieje przy kluczu. Banał. Po co ja w ogóle robię ten odcinek? Teraz dodajmy tonacje molowe, czyli tak zwane tonacje równoległe lub jak niektórzy mówią siostrzane. Mają one te same znaki co ich siostrzany durowy odpowiednik. I jak widać C-dur i A-mol to samo. G-dur i E-mol też. Tonacja molowa zawsze leży na 6 stopniu tonacji durowej, czyli 3,5 tony poniżej prymy. Tak w ogóle bardzo polecam aplikację Quinterval na iOS-a. Jest za friko i super tam wszystko widać. Można kliknąć, zobaczyć odmianę durową, molową. Na Androidzie też na pewno coś znajdziesz. Podsumowując, widzimy z jakich znaków chromatycznych korzystają poszczególne tonacje. Bardzo polecam powiesić sobie to koło gdzieś przy pianinie czy przy klawiaturze sterującej i od czasu do czasu patrzeć na nie. Znajdywać to, co gramy właśnie na kole kwintowym. I w pewnym momencie zaczniemy dostrzegać ponadstandardowe zastosowania koła kwintowego. Powiedzmy sobie o kilku, zaczynając od najprostszych. Nie ma tonacji, która posiada zarówno krzyżyki, jak i bemole. Tonacje na kole kwintowym zataczają, jak nazwa wskazuje, koło. Idąc cały czas w prawo lub w lewo, wrócimy do punktu wyjścia, poruszając się samymi kwintami. To dziadostwo na dole jest po prostu tonacją, którą można nazwać albo fis-dur, albo ges-dur. Przy 6 znakach krzyżyki zamieniają się na bemole i na odwrót. Tu akurat trzeba zrobić enharmoniczną zamiankę, bo nic by się nam nie zazębiło. Jest tylko jedna tonacja z określoną ilością krzyżyków lub bemoli. Na przykład tylko jedna tonacja posiada jeden krzyżyk i jest to G-dur. No i wiadomo, jej siostrzana tonacja E-mol, ale to jest jedno i to samo, dlatego mówię, że jedna. Jeśli tonacja posiada większą ilość krzyżyków lub bemoli niż tonacja poprzednia, to zawiera wszystkie znaki, które poprzednia tonacja już posiada. Na przykład S-dur ma 3 bemole, a As-dur, która posiada 4 bemole, odziedziczy wszystkie znaki S-dura plus jeden nowy bemol. Nie tylko tonacje odległe są od siebie o kwinty. Krzyżyki dodają się co kwintę od fis w górę, a bemole co kwintę w dół od B czy tam B-flat.
Jak jesteś DJ-em, to pewnie już dawno wyłączyłeś ten odcinek, aczkolwiek powinieneś wiedzieć, że koło kwintowe to archetyp koła Camelota, którego często używasz do miksów zamiast mózgu i słuchu. Jak spojrzymy na tonację w drugą stronę, to będziemy mieć koło kwartowe, bo kwarta, 5 półtonów, to przewrót kwinty. Jeśli wyobrazimy sobie, że nazwy dźwięków na kole to oznaczenia akordów, a na dodatek rozumiemy koncepcję podstawowej kadencji, czyli toniki, subdominanty i dominanty, to można zobaczyć tę kadencję na kole kwintowym w następujący sposób. Tonika to 0, subdominanta to 1 w lewo, dominanta to 1 w prawo. I tak w każdym miejscu. Tonika na środku, subdominanta minus 1, dominanta plus 1. Czyli w sumie, idąc cały czas w lewo, widzimy co do czego jest dominantą. G jest dominantą do C, C jest dominantą do F, F jest dominantą do B, B jest dominantą do S i tak do usranej śmierci. Jeśli zasubskrybujesz ten kanał i polubisz to wideo, to jest mała szansa, że będę widział w robieniu tych widełek nieco większy sens. Każdy like, każde nowe wyświetlenie to mikroskopijny uśmiech na mojej twarzy, więc polajkuj, udostępnij i już nie zawracam głowy. Jeśli chciałbyś zbudować pentatonikę, po prostu wyobrażasz sobie, że na kole kwintowym leżą nie tonacje, a dźwięki i wybierasz 5 kolejnych dźwięków w prawo, zaczynając od wybranej prymy. Na przykład pentatonika Es-dur wygląda w ten sposób. Jeśli będziesz poruszać się wyłącznie po trzech sąsiadujących akordach oraz ich siostrzanych odpowiednikach, to możesz sobie zagrać Let It Be i 99% współczesnych, wybitnie oryginalnych piosenek. Jak jesteś wielkim jazzmenem i uznajesz tylko 2-5-1, to patrz, 2-5-1 to po prostu trzy akordy obok siebie. 2-5-1. Banał. I znów, jeśli jesteś jazzmenem i taki jesteś mądry, że stosujesz substytuty trytonowe, to leżą one na kole po przeciwnej stronie od tonacji. Jak już mówiłem we wspomnianym wcześniej wideo o skalach, na kole możemy zobaczyć też skale modalne. Załóżmy, że jesteśmy w D. Skala lidyjska D będzie miała znaki tonacji o 1 w prawo. D jońska będzie mieć standardowe znaki D-dur. D miksolidyjska będzie mieć znaki tonacji o 1 w lewo. D dorycka będzie mieć znaki tonacji o 2 w lewo i tak dalej. Wideo o skalach wszystko Ci wyjaśni. Kwinta to 7 półtonów. Na kole mamy 12 kwint. Pełen obrót koła to ruch o 84 półtony. Jeśli podniesiesz to do potęgi czwartej i zamienisz półtony na miliony, to i tak wyjdzie ci mniej milionów niż w odcinku o mediantach chromatycznych pokazywałem fajny sposób na znajdywanie ich na kole. Polecam sprawdzić. I na koniec, przyjmując, że na kole leżą po prostu dźwięki, akord durowy wygląda tak. Jego środkowy klawisz leży pomiędzy C a G. Robimy w tym miejscu oś. Przerzucając tercję akordu względem osi, dostajemy tercję akordu molowego. I tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie nic z tego nie zrozumiałeś, ale nie przejmuj się. Koło wymaga cierpliwości. Patrz na nie. Zadawaj mu pytania, ale nie wymagaj natychmiastowych odpowiedzi. Nasłuchuj, co ma ci do powiedzenia. Buduj na nim różne struktury i po prostu nimi kręć. Szybko zrozumiesz, jak strasznie symetryczna potrafi być muzyka i jak logiczne są jej prawidła. Ale pamiętaj, że koło jest niczym zwierciadło. Pokaże ci tylko to, co sam do niego przyniesiesz i co będziesz w stanie dostrzec. Dlatego ucz się teorii, czytaj o niej, analizuj jak najwięcej utworów, także własnych. Na koniec pokażę Wam jeszcze jeden sposób chodzenia po kole.